It's just you. Well, be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kami, z kanału Ensklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich na środowym filmie. To już będzie środa dzisiaj. Wczoraj na kanale pojawił się wywiad, rozmowa z Radosławem wszystkim, z zespołu Smatki. oczywiście. Także jeżeli ktoś jeszcze tej rozmowy nie widział, no to polecam obejrzeć. Pogadaliśmy sobie to troszkę o tym, czemu ostatnio tak ciszej o projekcie, nad czym pracują, jakie mają planem w zamyśle i oczywiście sporo osób gdzieś skomentowało, że nie podoba mi się pewność odnośnie ceny tego projektu. Wiecie co, no ja wiem trochę więcej niż większość z was, zdecydowana większość z was, natomiast oczywiście nie mogę mówić o tych rzeczach i to gdzieś tam ustawia mnie w takiej sytuacji, w takim położeniu, że mogę mówić trochę więcej o tej cenie niż przeciętny oczywiście tutaj inwestor w ten projekt, ponieważ wiem co zespół planuje w gruncie rzeczy, jakie rzeczy wyjdą na przy, w przeciągu ostatnich, na następnych kilku miesięcy, jakie petardy po prostu pójdą od zespołu. Natomiast trzeba im dać trochę więcej czasu. Oczywiście, tak jak powtarzałem we wczorajszym filmie, nie jest to żadna porada inwestycyjna. Akurat po wczorajszym filmie token są kilka dobrych centów po tym, jak my skończyliśmy tą rozmowę. Albo już w tym momencie, albo po tym filmie, mają się pojawić również angielskie napisy do tego materiału ze wczoraj, więc ten film będzie wrzucony też na angielską społeczność z napisami i każdy będzie mógł tego odsłuchać sobie. Więc myślę, że tutaj jeszcze coś się może pod tym względem dziać. Dobra, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj główny temat to jest znowu Polka Starter, bo sporo osób nie wie w ogóle, jak dowiedzieć się o tym, czy się zakwalifikowaliście do jakiegoś presela, plus parę słów o tokenomii projektów. Na co zwracać uwagę, wybierając różne presale? O tym, gdzie szukać takich presale? myślę, że zrobię osobny odcinek na dniach. Natomiast dzisiaj trochę o tokenomii, bo są projekty, które mają bardzo złą tokenomię, są projekty, które w trakcie dość mocno, dość gruntownie naprawdę zmieniają tokenomię, i są projekty, gdzie ta tokenomia wygląda bardzo fajnie. O co dokładnie chodzi? No to oczywiście zapraszam do wysłuchania tego materiału. My najpierw przejdźmy sobie na rynek. Bardzo fajnie się dzieje, oczywiście większość rzeczy na zielono. Bitcoin 36700 dolarów, już był po 37, widziałem. No i Tilum niesamowite wzrosty, 1600 dolarów, już prawie Tilum kosztuje. Polka do prawie do 20 dolarów, dobija, 15% w ciągu ostatnich 24 godzin. XRP 6,8%. Po tym potężnym wzroście i dumpie, o którym ja Wam mówiłem na filmie dwa dni temu, i też dostałem tam malutki taki zarzut. I ja jakby nie, nie boję się tego zarzutu, no chcę Wam tylko wytłumaczyć, że materiał, który wtedy przygotowałem był jeszcze przed tym całym wzrostem. Ja nagrywałem to x godzin wcześniej, bo jak wiecie, no przygotowuję swoje studio do nagrań i to mi zajmuje ostatnio cały wolny czas. Cały wolny czas, całe dnie spędzam na przygotowaniu tutaj oczywiście lokum do, do nagrywania, do mieszkania i tak dalej. No i niestety nie mam czasu, żeby nagrywać to sobie o godzinie 18, zmontować i na 20 Wam wrzucić. Więc film był nagrany zdecydowanie wcześniej. XRP kosztowało wtedy 30 chyba 8 centów, tak jak teraz w tym momencie, i powiedziałem na tym filmie, że jestem prawie pewny, że nie dojdzie to do dolara, tak jak ta grupa pamperów powiedziała, bo zaczną się już wcześniej kasować. Oni już nakupili tego XRP po kilkanaście centów, wybrali sobie tą walutę, bo oczywiście jest stop kryptowalut, stopu kryptowalut. Kupili ją pewnie po kilkanaście centów, jak nie po 20 podpompowali po 80 centów czy tam no około 80 centów i spuścili tą cenę po prostu na tych wszystkich, którzy łącznie z nimi pompowali. Według mnie to, co mówiłem na tamtym filmie, zorganizowana grupa kolejnych grubasów po prostu. Żadna ulica się nie skrzyknęła, grubasy znowu po prostu niestety, ale wykorzystały ulicę do tego, żeby zarobić pieniądze. Jak nie w taki sposób, to w taki. No i później ta cena zaczęła drastycznie spadać. Jak ja ten film nagrywałem, to jeszcze było przed tymi wzrostami, więc no sporo osób mówi, a czemu tego nie powiedziałeś wcześniej? Bo nie miałem czasu, po prostu. Zmieni się troszkę sposób i częstotliwość wrzucania dla niektórych osób tych filmów, ale o tym, tak jak mówię, dajcie mi jeszcze dwa tygodnie. Dobra, zobaczmy, co sobie najlepiej radzi. UMA 40%, AWE 16%, SwissBorg 23%, najgorzej MDEX 14% w dół, Voyager 4% w dół, a reszta, jak widzicie, na plusie. Jeżeli chodzi o indeks chciwości i strachu 78 punktów bez zmian, altcoiny na mocy zdobywają, widzicie, że dominacja Bitcoina delikatnie, delikatnie sobie tutaj spada. Tak jak mówiliśmy, jak zaczną się potężne spadki, jak w roku 2017 po prostu psz, krecha w dół, no to wtedy altcoin season w pełni. W ogóle jeszcze chcę sobie przytoczyć Wam tutaj dwa takie grafy, tak naprawdę jeden graf pokazuje tokeny, które weszły w 2021 roku do krypto, znaczy ich tokeny zostały wydane i po prostu projekt zaczął działać włącznie z tokenem bo dostałem ostatnio ciekawe, ciekawego maila, Kamil daj znać o jakichś projektach, w których coś się będzie dziać, gdzie cena będzie rosła, bo tam ostatnio w tym krypto to się nic nie dzieje Zopałem się za głowę, mówię gościu, zobacz tutaj no kilka projektów poszło na minus, nie wiadomo z jakiej przyczyny nie zgłębiałem tego tematu, ale większość zdobyła po kilkadziesiąt kilkaset procent już nawet nie mówię o tych projektach stop top 100, ale jak wejdziecie na top 200, top 300, top 400, to tam są potężne wzrosty. Więc jak słyszę od kogoś tutaj, kto mówi, że nic się nie dzieje na krypto, nuda i wiecie, wieje wujem, że tak powiem, no to kurde, no to weźcie otwórz oczy gościu, poszukaj trochę tych projektów, doinformuj się, pooglądaj trochę materiałów i zobaczysz, że naprawdę w krypto dzieje się sporo, bardzo sporo. No zobaczcie, chociażby ten Polka Starter i kolejne tutaj... Kolejne projekty, które zostały u nich ostatnio wylistowane: Bridge 44 razy maksymalnie. Paid Network 42 razy. No, w ciągu ile dnia, dwóch, trzech dni? Niesamowite wzrost na ten polka Starter i o tym Wam dzisiaj jeszcze chcę trochę powiedzieć. Natomiast, jeszcze słówko, taki no, no śmieszny tekst od Dark Crypto Lady. Tak, chcę tylko powiedzieć, że transakcje, które płacę codziennie na Uniswapie. Kosztują więcej zdecydowanie niż moje śniadanie, lunch, obiad, kolacja i jeszcze jakaś kawa. nie? No, zobaczcie. Tutaj pokazywał 185 gwei za transakcję, a teraz jest to 273. Opłaty są chore. Nie dziwię się, że dużo osób na przykład nie chce różnych tokenów kupować na Uniswapie, bo te opłaty są za drogie. No, po prostu trzeba kilkoma ETH operować, żeby te opłaty gdzieś miały sens. Jak mówimy o, nie wiem, zabawę 1,10 ETH no to tu tak naprawdę nie ma sensu. Cóż, w stosunku do smartki to tak jak słyszeliście, koniec lutego, początek marca giełda będzie, wszystko już jest dopięte na ostatni guzik. Pewne rzeczy marketingowe tutaj jeszcze po prostu trwają, no i to trzeba gdzieś tam poskładać do kupy, przygotować odpowiednio, żeby wejść z pompą. Dobra, przejdźmy sobie dalej do Polka Starter. Tak jak powiedziałem, widzicie jakie są wzrosty i jeszcze wychodzi dzisiaj, dzisiaj nie, jutro projekt Butterfly. Bardzo duży hype złapał ten projekt. No i tutaj go będzie można kupić właśnie za jeden dzień na polkastarter.com Oczywiście były tutaj zapisy do whitelisty, ja o tym mówiłem Wam kilka dni temu Nie pamiętam czy jeszcze trwają te zapisy, czy już nie, pewnie już nie, raczej to tak wygląda, że kilka dni przed oni zamykają tą listę Jest tu jeszcze jakiś projekt Moonrock, który też będzie współpracował z polka Starter plus Umbrella Network, na 9 lutego przygotowany jest, przygotowana jest sprzedaż tego projektu No tutaj widzicie zresztą, tak? No i tutaj jeszcze jakiś things flow. Jeżeli dostaniecie się do whitelisty i wybije godzina X, gdzie te tokeny będzie można kupić, to jak wy o tym się dowiecie, że po prostu możecie tam wbić i takie tokeny zakupić. Oczywiście łączycie się waszym portfelem. Tak jak widzicie, ja jestem tu połączony z jakimś portfelem. Jeżeli zostaniecie zakwalifikowani do tej sprzedaży, wchodzicie po prostu w dany projekt, klikacie sobie. Nie wiem, Paint Network, no i tutaj macie dołącz do pula. Tutaj niżej zostanie wam pokazana wasza alokacja, ile tokenów będzie. Tutaj. Your location, czyli za ile będziecie mogli kupić dany token, ile Ethereum maksymalnie będziecie mogli wrzucić to no i po prostu te tokeny sobie tutaj kupicie. Na niektórych whitelistach podajecie jeszcze maila, więc niektóre projekty wysyłają Wam takiego maila, że zakwalifikowaliście się no i będziecie mogli dołączyć po prostu do tej sprzedaży. Czyli klikacie, sprawdzacie tutaj czy możecie dołączyć, czy nie możecie dołączyć. Jak chcecie poczytać o projekcie, no to tutaj macie jakieś informacje o tym o pólu, czyli ile tokenów i tak dalej jest, jest do sprzedaży, no to też tutaj będzie taka informacja Wam podana. Czyli nic ciężkiego, wchodzicie, klikacie i wszystko macie tutaj tak naprawdę na tacy wytłumaczone. Dobra, ale tak jak powiedziałem, słówko o tokenomii i na starcie chcę Wam przedstawić projekt, który zmieniał w trakcie po hejcie od społeczności tokenomie. Jest to projekt Gauntlet, jakiś tam sobie kolejny projekcik, tak, który miał swój plisej. No jak wiedziemy w tym momencie na artykuł sprawdzający to, ile tych tokenów ma być i gdzie przeznaczonych, całkowita ilość tego tokena to miała być 100 tysięcy tokenów GFI, 45% na sprzedaż 25% przeznaczone na jakiś tutaj kapitał deflacyjny, 10% jakieś challenger tutaj były i to są nagrody dla tych challengerów, 5% dla twórców i 10% na marketing jest tutaj napisane, że chcą zebrać aż 1250 Ethereum z czego 45% jest, ma być dodane do płynności, tak? Więc no patrzmy na to, że to jest w cholerę dużo. 1250 litrium, no to jest naprawdę sporo kasy w tym momencie. 45% z tego, co zbieram na płynność, bardzo fajnie. Aczkolwiek, znalazłem sobie filmik od Gostka, który na początku nakręcił o tym materiał i zobaczcie. Na początku chcieli zebrać 2500 ETH tak naprawdę, a nie 1250, więc jeszcze więcej. I tylko 15% z tego wszystkiego miało zostać wrzuconych do płynności. 15% z tego, co zabrali, jest to dość mało. Naprawdę przy puli 2,5 tysiąca 15% to jest mało. Jest tutaj niestety ale ryzyko takie, że no mogą chcieć gdzieś tutaj nie do końca być uczciwi względem swoich inwestorów. Tak bym to po prostu nazwał. Więc ja, jak widzę takie 15% tylko na płynność, no nie za bardzo dobrze to wróży. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to oczywiście ile zespół będzie miał tokenów. Bo pamiętajcie, mówimy trochę o innych sytuacjach. Kiedy ktoś zbiera przez Uniswapa, czyli podaje adres smart kontraktów, płacicie kasę i tyle. Do tego team jest anonimowy. Nie mają nic gotowego na stronie internetowej, czyli każdy produkt, który chcą przygotować jest sun sun sun, kiedyś będzie, kiedyś będzie. whitepaper nie ma. Nie ma żadnego konkretnego opisu technicznego itd. I chcą zabrać dużą kasę. Z czego jeszcze 50% na przykład wziąć dla siebie. Tutaj zapalałabym się lampka czerwona i nie wiem, czy inwestowałbym w taki projekt. Poza tym, kolejną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to cena, po jakiej sprzedają oni dany token. Tak jak mówiłem, na Polka Starter był jakiś projekt, który Wam opisywałem i oni na przykład sprzedawali dla wczesnych inwestorów token tego projektu w cenie kilkadziesiąt procent na przykład niższą niż w public sale'u. To jest bardzo dobra sytuacja, bo wiadomo, jeżeli ktoś bardzo wcześnie inwestuje w projekt, no to chce mieć z tego jakieś profity, dlatego ta cena przeważnie jest mniejsza. Natomiast jeżeli my wypuszczamy, wypuszczamy później publiczną sprzedaż i cena tego tokena jest, powiedzmy, nie wiem, 500% większa niż dla tych wczesnych inwestorów, to istnieje bardzo duże ryzyko na to, że wcześniej inwestorzy będą chcieli się po prostu skeshować. Oni wiadomo, zakupili dużą część tych tokenów, to powinno być jasno przedstawione, ile tych procent tokenów jest dla tych wczesnych inwestorów i po jakiej cenie po to, żeby każdy mógł po prostu zdecydować, czy w tym momencie chce takie tokeny zakupić, czy nie no bo istnieje bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, tak jak powiedziałem że ci wcześniej inwestorzy będą chcieli sprzedać te tokeny zaraz po wyjściu na takiego Uniswapa na przykład no bo już z miejsca mają 500% powiedzmy zysku więc bez ryzyka tutaj mogą zarobić tak naprawdę kupę kasy więc tak jak powiedziałem różnice cenowe tokena między różnymi fazami sprzedaży plus ile procent tokenów jest w ogóle w tych wszystkich rundach sprzedawanych, plus ile procent zostaje sobie, zostawia sobie zespół, ile procent idzie tak naprawdę na płynność. I jak ta płynność jest zabezpieczana? Czy oni to sami zabezpieczają w jakiś sposób? Czy na przykład jakiś zewnętrzny projekt, jak na przykład Unicrypt, zabezpiecza tam płynność za nich i później taki projekt nie może zwinąć się z kasą, no bo te pieniądze są zabezpieczone przez inny projekt po prostu, i oni sami tych środków nie mogą wycofać? A jak wiecie, no skamów nie brakuje, oczywiście, i nie raz zdarzało się tak zwane rak-pulle, ruk-pulle, jak to tam czytać, czyli wyciągnięcie płynności z Uniswapa przez zespół. No i później wy zostajecie stoną tokenów, które są całkowicie bezwartościowe, bo nie ma ich jak sprzedać, bo zespół po prostu wyciągną całą płynność z Uniswapa. Także na to bardzo, ale to bardzo uważajcie. To tak w skrócie, oczywiście, na co zwracać uwagę. No i zdrowy rozsądek zawsze jest tutaj. Dobrą sprawą, żeby trzy razy przeczytać dany tekst, poszukać jakichś kluczków, popatrzeć po jakichś filmikach na YouTube, czy te dane, na przykład, tak jak w tym przypadku, nie zmieniały się, bo może być różnie. Jak zakwalifikować się na takie presale jeszcze poza listą, na przykład taką na Pol Polka Starter, czyli być w tych fazach wcześniejszych niż publicznych, o tym jeszcze postaram się przygotować, tak jak powiedziałem, osobny materiał, gdzieś wam parę porad, parę tipów takich od siebie podać bo ja mam szansę czasem dostać się na takie presale wcześniej niż cała reszta natomiast nie, nie ze wszystkie oczywiście korzystam no bo też na to nie mam czasu no i też nie można tak jak zawsze mówię mieć wszystkich tokenów to zrozumcie bo bardzo dużo osób z tego nie rozumie nie można mieć wszystkich tokenów a raczej posiadanie wszystkich tokenów jest ryzykowne bo tak jak mówiłem nie macie przeważnie tyle czasu żeby te wszystkie tokeny śledzić na bieżąco dobra także w tym materiale to już by było na tyle łapa w górę, komentarz taktyczny, no i widzimy się jak zawsze w następnych materiałach na kanale. Cześć!